Także pozwólcie, że wam to zademonstruję na przykładzie. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ the Polish American. Moi drodzy, przycisk subskrypcji wcisnęło już ponad 100 tysięcy osób, dlatego myślę, że wypadałoby się przedstawić na nowo i troszkę wspomnieć wam, przypomnieć, na czym polega content na tym kanale i od samego początku na czym polegał, bo widzę, że pojawiają się niejasności. Pakuję się właśnie, wyjeżdżam z hotelu Wierchomla, będę jechał do Krynicy, są dzisiaj finały z Misterów, także wszystko na szybko muszę ogarnąć. Widzicie, ja jestem facetem, któremu udało się zachować tą namiastkę dzieciaka w duszy i dzięki tej namiastce dzieciaka nadal mam w sobie chęć poznawania nowych rzeczy i szukania nowych przygód. I dzięki temu, w połączeniu z tym, że mam 26 lat i w mojej duszy jest fragment tego dzieciaka, jestem nieobliczalny. Niestety coraz więcej osób zarzuca mi to, że udaję kogoś, kim nie jestem, że próbuję być takim pozerem, że za bardzo na przykład, nie wiem, może jestem zbyt szczęśliwy przed kamerą, tak czasem też bywa, ale dużo ludzi ma, coraz więcej ludzi ma z tym problem i wiecie, ja wam powiem, prawda jest taka, że udowadnianie społeczeństwu z mojej strony, udowadnianie czegoś społeczeństwu skończyło się mniej więcej na etapie kończenia studiów, kiedy odebrałem swój papierek, dyplom, magister, inżynier, budowa okrętów, oceanotechnika, specjalizacja, turbiny gazowe, silniki napędowe, albo do okrętów bojowych, albo do samolotów, silników lotniczych. Na tym etapie moja chęć udowadniania czegokolwiek społeczeństwu się skończyła i teraz, jeżeli występuje jakaś konieczność udowadniania czegoś komukolwiek, to jest to udowadnianie samemu sobie, tak w ramach udoskonalania garniturek na jutro. Składamy. Widzicie, w naszym społeczeństwie wydaje mi się, że panuje taka bardzo niekorzystna cecha, która utrudnia życie, jest takim wrzodem na dupie. I polega to na tym, że dopóki wszyscy tkwią w jednym takim samym gównie, to wszystko jest w porządku, nie? Dopóki ludzie mają te same problemy i mówią sobie, opowiadają po prostu, wszystko się kończy na tym mówieniu, co by było warto zmienić, żeby lepiej się żyło, co by było warto poprawić, co im nie pasuje, albo sobie fantazjują i wszystko kończy się na fantazjach, to wszystko jest ok. Również wszystko jest w porządku do momentu, kiedy ci ludzie coś próbują robić, zaczynają coś robić, wtedy też to się spotyka z aprobatą, tak jest, dajesz. Ale przychodzi taki moment, że w pewnym momencie ktoś wyjdzie na ten szczebelek wyżej, tak długo pracował i wyjdzie na ten szczebelek albo dwa wyżej i wtedy moi drodzy, pojawia się problem. I ten problem to, myślę, że po prostu można nazwać słowem zawiść. Cały czas dostaję od ludzi pytania, wiadomości z zapytaniem, jakim cudem udaje ci się realizować wszystko, zaczynając od samych treningów, kończąc na prowadzeniu działalności, w jaki sposób udaje ci się to wszystko tak konsekwentnie prowadzić. Na początek przestańcie pytać, zacznijcie obserwować. Macie naprawdę wiele zmysłów, zacznijcie obserwować nie tylko oczami, analizujcie wszystko. Macie wiele autorytetów w życiu na pewno. Są osoby, dla niektórych to mogę być ja, dla niektórych ktoś inny. Ale chodzi o to, żeby analizować po trochu, po kroku zachowania tych ludzi, co oni robią, jak się zachowują, jak podchodzą do sytuacji, jakie mają podejście do życia i z tego bardzo dużo wyciągacie i wiecie, wyciągacie dla siebie te perełki, które później implementujecie do swojego życia. Jedziemy? Jedziemy, wszystko jest też. Ja wychodzę z założenia, że z ludźmi trzeba rozmawiać, nieważne czy są hejterami czy nie. Po prostu ja wiem, że tutaj jest 95% ludzi normalnych, no i jest te 5% takich troszkę ludzi bardziej kwaśnych, powiedzmy bardziej zgorzkniałych. Parę takich komentarzy dostałem od was, że moje materiały są bez celu tak naprawdę, nie ma wartości włożonej już więcej. Kiedyś to była ta wartość włożona, teraz tej wartości włożonej nie ma. I wy chyba nie wiecie, czym jest materiał tak naprawdę bez wartości dodanej, także pozwólcie, że wam to zademonstruję na przykładzie. I takim sposobem od razu mamy thumbnaila do tego filmu, który właśnie oglądacie.
Uwaga, uwaga! Dziki Cox zniszczył telefon siłą uścisku ludzkich mięśni. W razie czego materiał niesponsorowany, Don Caruso miał dziś szczęście. Ło, porwało się. Także odpowiadając na wasze pytanie, jeżeli chodzi o to, że świruję przed kamerą, się popisuję, odpalam się, wariuję, krzyczę i cuduję, to wszystko jest spowodowane tym, że po prostu przed kamerą czuję się bardzo dobrze i uważam, że jestem najzwyczajniej w świecie, robię to, co powinienem robić. Po prostu byłem do tego stworzony i każdy w życiu ma coś takiego do czego, co powinienem w życiu robić, z czym czuję się bardzo dobrze. Także to, że ja do was mówię na przykład i jestem rozkręcony, a leci mi jednocześnie z nosa, mam chore gardło, kaszlę, mam chrypę, to jest tylko właśnie, odpowiadając na to pytanie, to jest właśnie ten klucz do sukcesu, żebyście nie siedzieli, nie płakali, tylko żebyście dalej robili swoje, żebyście czerpali mimo wszystko, żebyście byli pozytywni i mieli to pozytywne nastawienie. Ja tu nie jestem po to, żeby was czegokolwiek uczyć. Ja tu jestem po prostu namacalnym takim dowodem, że jeżeli od zera do swojego celu dążysz, konsekwentnie realizujesz swój cel i nie odpuszczasz, nie płaczesz, nie mówisz, że ci ciężko, że cię boli, tylko po prostu niezależnie, czy to w ogóle, czy to pieniądze, czy jakieś burze, wichury, czy inne okoliczności, to musi ci się człowieku udać, musi. I jakby to kolwiek kiczowo nie brzmiało, to jest prawda. Po prostu musisz mieć zdrowy rozsądek w głowie, otwarty umysł, liczy się zdrowie fizyczne i psychiczne. Musisz być otwarty tutaj, nie tylko fizycznie. Tu w głowie na wszystko musisz być otwarty. Nie nazywać wszystkiego, nie oceniać po okładce, tylko lecieć i próbować tych rzeczy. Swoją drogą patrzcie, jakie mam eleganckie spinki. O, cyk. Na łańcuszek się zapina styluwa. Ja nigdy nie robiłem z siebie jakiejś gwiazdy alfa i omega, nie robiłem z siebie gwiazdy fitnessu. Po prostu, jeżeli czegoś was uczyłem, to uczyłem was podejścia, tego, że trening regularny jest takim dla mnie silnikiem, takim motorem, silnikiem napędowym, który daje mi energię, endorfiny i pozwala mi iść przez wszystkie problemy, zarówno psychicznie, mentalnie, jak i fizycznie. I do tego właśnie o to mi chodzi, żebyście też tak na to patrzyli, na ten trening, że to nie musi być nie wiadomo co. Jeszcze szybko zgoliłem koper, więc powinno być elegancko. Także jedyne co, to podsumowując, pamiętajcie, bądźcie otwarci, miejcie otwarte te umysły i obserwujcie ludzi. Jeżeli coś macie, na przykład kogoś podziwiacie, wyciągajcie z niego tylko te dobre cechy, te dobre rzeczy i rozwijajcie się na różnych płaszczyznach. Nie rozwijajcie, nie pilnujcie tylko jednej rzeczy, rozwijajcie się na wielu płaszczyznach. Ja na przykład nie przykładam takiej nieograniczonej wagi do tego YouTube'a, bo wiem, że nic nie trwa wiecznie. Każdy ma swoją chwilę świetności i przemija, aczkolwiek staram się to tak rozegrać, żebyście zapamiętali mnie na lata. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o filmy, udało mi się to tak rozegrać, że robię teraz filmy dla innych, prowadzę równolegle działalność, robię swojego YouTube'a, łączę przyjemne z pożytecznym i to bym zalecał każdej jednej osobie, która podejmuje się jakiegoś takiego ryzykownego zadania. Tymczasem, słuchajcie, misterzy za chwilę się zaczynają, gala z chłopakami, cokolwiek byście nie mówili, jakakolwiek atmosfera według was to nie była, to zżyłem się z nimi trochę, 2 tygodnie z nimi rozmawiałem, trochę ich poznałem i trochę się za nich denerwuję, więc teraz będę siedział i im kibicował. Na koniec, na podsumowanie. 3, 2, 1. Peace out, brother! Buziaczki, dobranoc, na razie.